udawaj, nie udawaj. 8 minut przed godziną 8. Jak do Beaty RMF Max dzwoni, to ona wie, że w powietrzu wisi jakaś zabawa. Może być budzilla i właśnie będzie, tylko jeszcze powiedz dla kogo i z jakiej okazji dzisiaj będziemy wkręcać i budzić. To jest mój chłopak, który mnie ostatnio mocno zdenerwował, ostro. Bo mnie oszukał właśnie. Czekaj, ale jest różnica między oszustwem a wkrętem. Wiesz, to jest zupełnie inna sprawa. I postanowił ci to wszystko jakoś wynagrodzić, tak? Dobra, super. No, ale znaczy nie, to super, bo on ci chce to wynagrodzić. Będzie weekend w hotelu. Tak, na Zbieszczadach. Tylko ja nic nie wiem ponoć. No, wiadomo. My też nie. Halo, dzień dobry panie Łukaszu, witam serdecznie. Hotel się kłania. Tutaj mamy rezerwację dla pana, przepraszam, że tak wcześnie dzwonię. Szkodzi. Wie pan, no właśnie trochę szkodzi. Wie pan, bo okazało się, wie pan, że mamy w tym samym pokoju, co bo panu zależało, wie pan, tutaj taki miał klimat, atmosfera miłości i tak dalej. Wie pan, bo my już te realizujemy te pakiety walentynkowe, wie pan, w ten weekend i tam jest taki problem. Po prostu, państwo, jak długo są razem? No, 5,5 roku. 5,5 roku. Wie pan, pytam z tego względu, że mniej więcej po 7 latach ludziom już przestają takie rzeczy przeszkadzać. No, ale to mniej więcej po kolei, spróbujmy. Proszę pana, czy pan może mi mniej więcej ustalić godziny, w których będzie pan przebywał w pokoju? W godzinach, w których będziemy przebywać? Tak. Wie pan co, no, przyjedziemy tak około godziny 15, 16, może troszeczkę później, ale mam nadzieję, że nie. Właśnie, zależałoby mi nie później niż o 6. Bo państwo jak przyjadą... Nie, na pewno nie. O, to super. Państwo by sobie wtedy poszli na obiad o kolację, a ci państwo, z którym państwo będą dzielić pokój, oni by wtedy tam mogli skorzystać z jacuzzi. Dobrze, a jak to dzielić pokój? Normalnie, bo tam jest takie łóżko królewskie, wie pan, i dwie dostawki. My zazwyczaj tego nie robimy, ale odbyło się losowanie tutaj w recepcji i państwo wylosowali te dwie dostawki i możliwość korzystania z jacuzzi w godzinach parzystych. Czyli na przykład między 16 a przed 17 państwo muszą opuścić. Wolne będzie dla państwa już od 18, a tamci państwo między 17 a 18 muszą. Nie rozumiem, tylko jeśli chodzi o te dostawki. Nie. To są takie mniejsze łóżeczka. Wie pan... Dobra, poznaję głos. RMF Max. Udało wam się. No, ale to wszyscy wiedzieli. Pytali tylko, czy mogą zadzwonić. Mówię, no dobra. Proszę bardzo, wiesz. Miałbyś tam fajną rodzinę do pary, bo my byśmy przyjechali. To są bardzo sympatyczni państwo. Dokładnie. Dokładnie, słuchaj. Słuchaj, twoje dziewczynie nie przeszkadza, a nawet muszę ci powiedzieć, wiem, kto to wymyślił. Ostatnia wkrętka między nami? Tak mi się wydaje, kochanie. No, jak nie wydaje, żeby cię nie wydawało, że w Bieszczadach. Właśnie, o, właśnie, bo wiesz, ktoś w tych Bieszczadach może zostać i to będziesz ty. To bez samochodu. Dobrego weekendu, bawcie się dobrze. Dzięki, chłopaki. Cześć, hej. Hity na Maxa.